Cześć, ja jestem Ataman. Po mojej prawicy siedzi Jadain i jako, że ostatnio odwiedziłem egzotyczny kraj... I dziki zresztą. Przywiozłem... A nazywa się ten kraj dziki? Warszawa. Warszawa. Przywiozłem parę smakołyków dla mojego dobrego przyjaciela z Ata TV. Ale żeby nie czuł się osamotniony, podtowarzyszę mu dzisiaj z testowaniu tych jakże egzotycznych przysmaków. Cóż to będzie, panie Atamanie? No tak, degustację podzielimy na dwie części. Dzisiaj widzicie część bardziej europejską. Jesteś gotowy? Masz robaki? Widziałeś kiedyś w Europie robaki? No. Czy jesteś gotowy? Teraz tak, teoretycznie podobno to, co zaczniemy, od tego, co zaczniemy, jest delikatniejsze. W tym momencie widzicie wy zdjęcie, my tego zdjęcia nie widzimy z przybliżenia tego produktu. Jest to lukrecja. Od tego zaczynamy? Od tego zaczynamy. Lukrecja jest rośliną i ma wielorakie zastosowanie. Nas dzisiaj jednak interesuje to spożywcze. Nie jest to byle lukrecja, ponieważ jest to lukrecja solona. Lukrecja? Lukrecja. Powiedziałem lukrecja. Tego nie wytnę, by było, że jest seplenie. Jest to lukrecja solona. Kolejna lukrecja jest także solona, ale jeszcze bardziej podobno hardkorowo. To, co jest najbardziej hardkorowego w lukrecji solonej, to to, że zawiera ona chlorek amonu i on właśnie daje ten solony posmak. Ciekawostka, wyobraź sobie, że jest to niedobre tylko przez kilka pierwszych razy. Podobno ciało ludzkie przyzwyczaja się do chlorku amonu i wtedy normalnie to potem już, no nie powiem trawi, ale przyswaja jako smak akceptowalny. Do tego czasu jest to coś, co potrafi nawet sprawić, że twój język zcierpnie. Ja już się boję, bo ja już to próbowałem, ja wiem jak to pachnie, smakuje. Pachnie bardzo przyjemnie, troszkę takim cukrowym posmakiem troszkę. No bo lukrecja jest używana jako słodzik, ale sama lukrecja, to co trzymasz przed sobą... Ja cukierki lukrecja jadłem, nie wiem tak samą sobie kiedyś, ale... Sama lukrecja jest w miarę zjadliwa, to co tutaj masz przed sobą jest... ogólnie, nie? Tak, tak, lukrecja ma czarny kolor. Dobrze. Wydaje mi się, że nadszedł ten czas, kiedy weźmiemy to do łap. Inaczej cztery. A to musimy całe zjeść? Tak. Trzy, cztery. Dziwne, słone faktycznie. Dobra. Jezus! Przepraszam, ja się podałem, on dalej trawi, gratulacje. Ale potem jak już się to zniżę tam posypkę, jest już całkiem w porządku. Poważnie. Mhm. Jak ktoś lubi, to nie no to problemu. Mnie torturowało znacznie dłużej. Nadal mam trochę taką cierpkowatość. Jak widziałem reakcję Dema, to spodziewałem się, że będzie dużo gorsze. No właśnie, pomysł nie jest rzucony przez Dema, ale... fajnie się to zbiegło tematycznie, ponieważ tydzień przed jego degustacją ja miałem... wątpliwą przyjemność testowania to od moich znajomych z Katowic. Chowowa, przepraszam. Chciałem powiedzieć Cusnowce. No. Piękne miejsce, polecam. Mleko, seler. Czemu tu jest seler? I'm allergic to peanuts. Ziarno, sezamowe, soja i siarczyny. Słuchaj, tego co słyszałem, to lukrecja generalnie jest zdrowa i stosowana w przemyśle medycznym. No tu są wszystkie modyfikowane rzeczy. Niezdrowe, ale ciekawe, polecamy. Niezdrowe, ale zdrowe. Jak ktoś chce wpaść, spróbować, zapraszam. Ale to nie koniec lukrecji na dzisiaj, ponieważ... jeśli wierzyć pewnej kobiecie, jest najbardziej hardkorową do zjedzenia. Mogę zobaczyć? Ponieważ jest to lukrecka solona, ale z solą morską. Powiem, że te przysmaki można dostać w warszawskim sklepie Tiger. Szukałem, czy Tigerów nie ma w Krakowie, nie ma ich niestety. Jakoś to jest. Nie, właśnie nie. Tiger to masz tak jak kojarzysz takie bazary nadmorskie, gdzie masz wszystko po 50-20 zł, tam masz wszystko dosłownie. Od ramek na zdjęcia, bez parasolki, rzutki, gierki, te takie wiesz, podrabiające gęboje i tak dalej. Badziewia za 5 zł, tylko tam masz badziewia za 30-40, jakościowo też lepsze, w tym też takie przysmaczki różne, cukierki z całego świata. Rozumiem. Zaraz odczekam tej informacji, bo tutaj jest to. I wygląda jakby było skandynawskie, bo generalnie lukrecja jest przysmakiem skandynawskim i holenderskim, duńskim tak samo. Pakowanie jest bardzo ładne, bardzo mi się podoba. Jak taki mały papieros. Inna konsystencja, taka bardziej żelkowa. Małe cukiereczki. To takie królcze bobki troszkę. Tak, królcze bobki. Mam literkę A. Dobra. Okej, okay. 3, 4. Zdecydowanie mniej hardkorowe niż tamto. Jest mniej hardkorowe, ale nie jest to smak przyjemny na pewno. Ojejku. Nie jest to... Czuję się jakbym żuł... Ale jest odwrotnie. Peta. Tu, jeżeli tam było uderzenie i potem przychodziło... Tak, to tu na odwrót. Narasta. Tak, narasta ci takie uderzenie. Mam wrażenie, jakbym wziął tą resztkę papierosa wsadził do żuł.
Wiecie co? To jest gorsze niż tamto, faktycznie. Z biegiem czasu jak się to żuje. Też zaczynam zmieniać. O Jezus Maria, jest gorsze. Słuchaj, chcesz poczuć się bardziej hardkorowo? Przyjmijmy wyzwanie. Nabierz śliny, nie połykaj, tylko nabierz ślinę razem z tym i dopiero połknij. Ostatnio widzowie Udema czuli się strasznie niekontenci, że ze mnie żygał. Jakby chciał, to się niech to zgłosi. Skosztowaliśmy dwóch rodzajów lukrecji solonych. Jedne pierwsze były solona normalnie, większe, z żelatyną i zdecydowanie miało odwrotne działanie. Na początku było cierpko, słono, a potem jak ktoś przetrwał to ten chlorek amonu. A tu w przypadku drugiego jest... Na początku fajnie, taki lekko słodkawo nawet. Na sam początek miał wrażenie jak taki... Niedobre. A potem jest coś okropnego. Gromadzi się taki posmak tak cierpki, że nie da się wytrzymać, rzeczywiście jest to hardcore. A teraz testujemy delicję. Dzięki wielkie, ja byłem Ataman. Ja byłem Jadain. Do zobaczenia. Pamiętajcie, że na dole jest taka opcja, możecie zasubskrybować nasz kanał. I do zobaczenia kolejnym razem.